Siema, siemo, witajcie mordeckie, witajcie na moim kanale. Na początku zostawcie subika z dzwoneczkiem i łapeczkę do góry, aby być tam bieżącośka ze mną właśnie na moim kanale. I w tym odcinku wam pokażę, jak mieć więcej FPS-ów we Fortnite. I gra żeby nie lagowała. No i... Szukamy też 60 FPS-ów. To dzięki temu prawniku będziemy mieć 120 FPS-ów. No. Więc na początku ty musicie napisać tutaj w lewym dolnym rogu musicie napisać edytuj plan zasilania. Teraz tutaj jest opcja zasilania. Naciskać. Tutaj zrównoważonego musicie dać na wysoka jakość, wysoka wydajność. No. Gdy już to sobie ustawicie, no to zamykacie. Teraz przechodzicie do Fortnite'a. Bo tutaj grałem dłużej i mamy 100 punktów i 4 mecze. No. Tutaj musicie mieć, dajcie, pełny ekran sobie i 16:9, no i taki tutaj, ostatnio to. Jasność może dać na 100, to obojętnie, teraz tutaj rozdzielczość 3D musicie dać na 100. Koniecznie na 100, bo jeżeli tak, to nie, tylko na 100. No. Teraz jakość tekstu dacie średnią albo epicką, zależy jak was komputer uczony. Czyli w chodniacie to na oczywiście znaczy włączoną. Tutaj w tym przyrodzie aktualnie jest najlepszy Direct 11. Tam w tym sezonie był ten Direct tam 13 alfa wydaje tam. Tutaj znaczy wyłączoną, tu jest wszystko włączone. No. Ta strona jest ta zębatka. I teraz... Tutaj pierwszy, więc to ja. Jest o, wy. Wyjął się o oswytlenie do odwrotnego. Ale co pisze?